Mówię panu, to jakaś czupa kabra czy inne plugastwo. Tfu! Ludzie gadają, że przyszło z lasu w poszukiwaniu jedzenia. No i znalazło psia jego mać. Bydła u nas dostatek, ale jak tak dalej pójdzie, to do przyszłej zimy z głodu wymrzem. Trzeba coś z tym zrobić. Staniewski nie odpowiedział. Zamiast tego zaciągnął się papierosem i z pełnym spokojem spojrzał na sołtysa. Przez moment wpatrywał się w jego duże, pełne przerażenia oczy, jakby chciał wyłapać w nich pierwotny lęk, a następnie ciężko westchnął. W powietrzu roznosił się drażniący smród krwi. Potrzebuję więcej szczegółów, sołtysie. Kiedy doszło do pierwszego ataku? W jakich okolicznościach? Kto był ofiarą? Aż mnie nosi, gdy o tym wspominam. No ale jak pan detektyw chce wiedzieć, to opowiem. Stwora zauważono po raz pierwszy, przeszło dwa tygodnie temu. Mietek, co nieopodal kaplicy, mieszka. Wczesnym rankiem go widział, gdy od szwagra wracał. Przybiegł wtedy prędko na gościniec i mordy piłował, że jakiś potwór grasuje w okolicy. W ten czas żeśmy mu nie uwierzyli, bo koszałą zapił na kilometr. Ale dzień później to samo powtórzyła pani Michałowa, a ona szanowana u nas we wsi jest. No więc pomyśleliśmy, że pewnie jakie wilki się zalęgły w lesie, to wysłaliśmy myśliwego, aby problem rozwiązał. Dwa dni go nie było. O czym wrócił z wieścią, że tu żadnych wilków nie ma. Jedyne co zdziałał, to semordy obił, gdy po lesie biegał. No a później to z trzy dni spokoju było, więc żeśmy zapomnieli o całej sprawie. A wtedy otwór znów się pojawił z Nienacka, jak jaki pierun i kury zadusił. Sądziliśmy lis, lecz żeśmy w błędzie byli, bo następnego ranka kwaśniewski, znaczy bimbrównik nasz, na pole poszedł, a tam krowni ma. A raczej były, tylko że martwe. Panie, co to była za rzeź? Flaki to po całym polu mogliśmy zbierać, a krwi było tyle, że niemal do chodaków się wlewała. Wtedy już mieliśmy pewność, że jakie plugastwo nas nawiedziło. Zebraliśmy się więc w piętnastu chłopa i poszliśmy je szukać. Ale podobnie jak myśliwy, główno żeśmy znaleźli. A z czasem, mówię Panu, jeszcze gorzej się zaczęło robić. Bydło to jedno za drugim padało. Aż strach było z domu wychodzić. Nie mieliśmy wyjścia. Uradziliśmy, że ksiądz będzie nam się zbierał na tacy. Wie Pan, aby kogo wynająć, bo guślarz, nasz znachor wiejski, twierdził, że ponoć w Lublinie detektywa znaleźć można, co to się duchami zajmuje. Tośmy wysłali prędko młodzika z pieniędzmi, żeby PKS-em pojechał no i zjawił się pan Ot, cała historia. Detektyw tylko skinął głową. Zaciągnął się po raz ostatni, po czym rzucił niedopałek w krzaki. Przez moment trwał w milczeniu świdrując wzrokiem pomiędzy sołtysem a pocharatanymi truchłami trzech krów. Obrażenia wyglądały na zadane ostrym narzędziem bądź pazurami. Kości zdawały się połamane. Najdziwniejsze jednak było to, że zwierzęta niemal całkowicie pozbawiono wnętrzności. Gdzie nigdzie tylko walały się resztki wątroby lub jelit. A wokół nich plamy zastygłej krwi oraz hordy much. Kiedy nastąpił ostatni atak? Zeszłej nocy. A to, co teraz widzimy, tośmy znaleźli dziś z rana, gdy Pietrek przytomność odzyskał i do gospody przebiegł. To jego bydło i jego pole. Rozumiem. Zanim przejdę do działania, w pierwszej kolejności muszę sporządzić charakterystykę potwora. Przepytam świadków, zbadam okolice. Może uda mi się znaleźć coś charakterystycznego. Panie, mnie nie interesuje, jak pan to zrobi. Płaci, aby stwora ukatropić od co? Im szybciej, tym lepiej. O jeszcze trochę to ludzi zacznie atakować. Naturalnie. Nie możemy do tego dopuścić, dlatego liczę na pana ścisłą współpracę. Odnośnie jeszcze ostatniego ataku, chciałbym porozmawiać z tym Pietrkiem. Jak pan detektyw nalega, to go zaprowadzę do niego. Chłop wciąż w szoku jest, ale pamięć ma dobrą i ponoć widział bestię dokładnie. Jak nakaże, to wszystko powie. Dobrze. Przedtem potrzebuję około 30 minut, aby przeprowadzić tu serię badań. Póki ślady są w miarę świeże. Poczeka pan, prawda? Poczekam. Skoro ma to pomóc, tylko pośpiesz się pan, bo jeszcze chwila i się. Pożygam od tego smrodu. Przy długą ciszę przerwał brzdęk butelki, a zaraz potem stuk od trzech szklanek. Pietrek nie wyglądał na zadowolonego z wizyty niespodziewanych gości. Twarz miał wczorajszą, oczy zamglone. Do tego dłonie trzęsły mu się przy każdym ruchu a w szczególności, gdy otwierał go żałę. Panie, na ten temat nie da się mówić o suchym pysku. No, dalej. Siup na pochybel plugastwu. Mężczyźni wymienili spojrzenia, a następnie opróżnili szklanki jednym haustem. No... O, co ja żem tam? Miał pan zrelacjonować, jak doszło do wczorajszego ataku. A, no tak, 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 oczywiście. Ech, dużo to panu nie powiem, bo jakżem wyszedł z obory, by na noc krowy zagnać, i zobaczyłem tę pokrakę, to zaraz mnie jakiś czort strzelił. I powieki od spodu żem oglądał. Nie wiem, czy to ze strachu, czy na widoku piora mnie ścięło. Ale broń Boża, abym drugi raz go nie spotkał. Zauważył pan, jak wyglądało to stworzenie? No ta? jak diaboł. Najpierw żem ryk usłyszał, a potem ujrzałem, jak z lasu wybiegł. Co ja gadam? Przyczłapał. Ona czworaka się poruszał, jak, jak wilk jaki. Zdrowie. Azury. To takie miał, że mógłby pola orać. Łeb blady. Do człowieka podobny, tylko że parszywy. Ślepia to mu z daleka świeciły jak iskry. Do tego wysoki był. Może na półtora metra, nie więcej. No i siarką śmierdział. O! Hm. Interesujące. No mów, Pietrek, czy coś jeszcze żeś zauważył? wtrącił milczący dotąd sołtys. Zauważyłem to ja, mućki martwe, gdyżem o świcie przytomność odzyskał. Nic więcej nie pamiętam. Klnę się na grób mojej matki i obym to szybko z pamięci wyrzucił, bo do tej pory mi się kręci w łepetnie, gdy o tym myślę. A! Mało brakło, a sam bym z krowami w jednej kałuży juchy leżał. Kiedy wie, czemu mnie potwór nie ruszył. Mówię, że złego licho nie bierze, ale czy ja taki podły? No cóż, dziękuję. To i tak sporo. Tak szczegółowy opis z pewnością zawęzi zakres poszukiwań. Muszę jeszcze porównać pana historię z relacjami innych świadków, aby uzyskać pełen obraz bestii. Na obecną chwilę jeszcze za mało wiem, aby na nią zapolować. No. Widać guślarz dobrze mówił, żeby detektywa nająć. Myśliwy nic nie poradził, to może chociaż panu się uda. Znam się na rzeczy, proszę mi wierzyć. To tylko kwestia czasu, nim go dopadnę. Oby! Bo u nas we wsi to same nieszczęścia ostatnio się dzieją. A zaczęło się odkądśmy topielca z rzeki wyłowili. Szkoda jej, młoda była Jurna. Dosyć! Zaczynasz już, Pietrek, głupoty gadać. Chyba ci gorzała za bardzo do głowy uderzyła. Prze Przecie prawdę mówię, panie Staniewski. Długo pan z miasta jechał. Pewno pan zmęczony. Specjalnie żem dla pana pokój na poddaszu przygotował. Łóżko świeżo pościeliłem. Prześpisz się pan, odpocznie. A ty, Pietrek, odstaw butelkę i zastanów się, co do ludzi z miasta gadasz. Detektyw potwora przyjechał ubić, a nie słuchać o topielcach. O, panie Staniewski. Zapraszam do izby. Michałowa zaraz kolację przygotuje. Koziego lasu próżno szukać na mapach. Była to mała wieś położona niecałe 20 kilometrów od puław, w skład której wchodziło blisko pięćdziesięciu mieszkańców. Mało kto o niej słyszał, a nawet jeśli komuś się ubiła o uszy, i tak omijał ją szerokim łukiem. Ludzie prowadzili tu spokojne, pozbawione konfliktów życie, zdala od wielkich miast oraz dobrodziejstw technologii. Trudnili się głównie rolnictwem oraz uprawą bydła, a z rzadka także myślistwem. Sprzyjały ku temu połacie ogromnych lasów, polan i łąk, oraz płynąca nieopodal rzeka. Nawet czas zdawał się zapomnieć o tym miejscu. Jedno należało jednak przyznać. Powietrze pachniało tu zupełnie inaczej niż w mieście. Czyste, rzeźkie, pozbawione smogu i zanieczyszczeń. Staniewski z przyjemnością zaciągał się nim podczas konsumpcji nałogu. Patrząc w gwieździste niebo, wypuścił z ust kilka tytoniowych kółeczek, a potem pociągnął łyk whisky. Myślami krążył w temacie przyjętego zlecenia, a w szczególności wyników badań, które przeprowadził na miejscu ostatniego ataku. Czujniki wykazały podwyższony poziom promieniowania oraz ponadmiarowy wskaźnik ektoplazmy. Oznaczało to, że wieś z całą pewnością została zaatakowana przez kreaturę z innego wymiaru. Adam dla pewności rozstawił jeszcze dodatkową aparaturę, żeby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, a także ukrył w kilku miejscach kamery na podczerwień. Na obecnym etapie sprawy głównym celem była identyfikacja potwora a co za tym idzie o rozpoznanie jego słabych i mocnych stron. Owszem, miał kilka typów. Ale póki co wolał nie wyciągać pochopnych wniosków. Kiedy dopalił papierosa, przeciągnął się niczym kot, po czym skierował w stronę zapalonej świecy. Senność dawała o sobie znać. Nim jednak położył się do łóżka, dobiegło go ciche skrzypienie drzwi. Odruchowo wyjrzał przez okno. A jego oczom ukazała się niewyraźna sylwetka. Dopiero po chwili zorientował się, że był to sołtys, który nieśpiesznie wyszedł z chaty. Rozejrzał się badawczo po okolicy, a potem podreptał w kierunku lasu. O świcie obudził go krzyk. Z początku myślał, że to ostatnie widma snu, ale kiedy dołączyły do niego kolejne wrzaski, prędko zerwał się z łóżka, założył buty i rzucił na siebie pierwsze, co znalazł pod ręką. Zanim dotarł na miejsce, mieszkańcy zdążyli już zebrać się w gęsty tłum i otoczyli płaczącą kobietę, która swym wyciem zapewne obudziła połowę wsi. Nikt nie komentował głośno. Tego, co odkryto. Dało się słyszeć tylko szepty oraz ciche pojękiwania. Staniewski przecisnął się przez chmarę gapiów i znieruchomiał, gdy wreszcie dostrzegł, co było powodem zamieszania. Trup. Zmasakrowane i pozbawione wnętrzności zwłoki leżały bezwładnie na ziemi w kałuży krwi, a ludzie po prostu stali, nie mogąc oderwać od nich wzroku, bestia tej nocy ponownie wyruszyła na łowy, ale tym razem w poszukiwaniu ludzkiego mięsa. Niedowierzanie i strach zatruły powietrze. Ledwie dało się oddychać. Z drogi, rozejść się, powiedziałem. Nie słyszycie, co mówię? Paszą won. Co to za zbiór? Maryjko przy Sołtys zastygł w pół kroku, a potem rozejrzał się nerwowo po mieszkańcach, jakby szukał na ich twarzach potwierdzenia, że nie zwariował. Nie mógł uwierzyć własnym oczom. Zabrakło mu słów, aby wyrazić targający nim szok. Lecz wtem za jego pleców rozbrzmiały pełne wściekłości wrzaski. To diabeł! Ja był go zabiłuje na ludzi i spadła na nas kara boska. Detektyw zignorował reakcję tłumu. Zamiast bezczynnie przyglądać się masakrze, podszedł do nieszczęśnika i dokładnie przestudiował obrażenia na jego ciele. A tak nastąpił z rąk bestii, co do tego nie miał żadnych wątpliwości. Ponadto, podobnie jak u wcześniej wymordowanych krów, Taki w tym przypadku ofiary pozbawiono wnętrzności, zupełnie jakby coś je skonsumowało na miejscu, a później uciekło w nieznane. Co gorsza, twarz Denata była wykrzywiona pod nienaturalnym kątem, jakby w chwili śmierci zastygło na niej przerażenie. Usta miał szeroko otwarte, gałki oczne wybałuszone. A policzki pokrywała gęsta substancja o pienistej konsystencji z pewnością zmarł w niewyobrażalnych męczarniach To przeworski nasz młynarz niech jego dusza znajdzie ukojenie w krainie umarłych Adam odwrócił się w stronę nieznajomego wzrok mimowolnie skierował na trzymany przez niego kostur z bydlęcą czaszką a potem na na piersi okrągły talizman z barytu. Nie trudno było się domyślić, iż stanął przed nim guślarz, którego niespodziewana obecność zamknęła usta wszystkim zgromadzonym. Najwyraźniej wzbudzał w nich swego rodzaju podziw. Koniec zbiorowiska. Wracajcie do swych domów. Nie macie tu czego szukać. Powiadam wam, kto zbliży się do nieboszczyka choćby na krok, tego monstrum weźmie za cel kolejnej nocy. Mieszkańcy odsunęli się w tył w akompaniamencie zdumienia, po czym bez słowa sprzeciwu rozpierzchli się na wszystkie strony. Na miejscu pozostał tylko detektyw, sołtys i guślarz. Biada nam, zacni panowie, oj biada! Straszydło coraz żarłoczniejsze się zdaje. Trzeba mu czym prędzej łeb kręcić, bo na jednym człeku nie poprzestanie. A to ciało należy do grobu złożyć, aby nie plugawiło się naszych. Co ty się? Zbierz kilku ludzi i pochowajcie nieszczęśnika. Zastanawiające, że nikt nie usłyszał jego krzyków, wygląda na to, że potwór wziął go z zaskoczenia. Oh, spostrzegawczyś panie. Staniewski. Detektyw Adam Staniewski. Wynajęliście mnie, żebym wasz problem rozwiązał. A zatem to pan jest tym, którego nam duchy lasu zesłały. Radzę, że pan przyjechał. Gdyby pan potrzebował duchowej pomocy lub rady wszelakiej, proszę się do mnie zgłosić. Chatę mam kawałek od Wioski tuż przy Grzybowej Polanie. Dziękuję. Ale obawiam się, że paciorki i modlitwy do bogów tu nie pomogą. Ołtarz dla bestii także. Niezbyt to rozważne, aby jej dodatkowo ofiary składać. Ludzie są tu prości, panie Staniewski. Wierzą, gdy poczwaram jodu i ziarna się na to jej ochota na trzodę przejdzie. Głupi są od co? Zwłaszcza ci, co jeszcze groszem sypią lub kosztowności oddają, by ją przekupić. Kreatura ta przecież mało rozumna jest. Instynkt zwierzęcy nią kieruje, nie żądza złota. Aby z tym czymś walczyć, najpierw muszę wiedzieć, czym jest. Póki co prowadzę jeszcze badania i rozpytuję świadków, ale ich relacje są niespójne, zwłaszcza co do pierwszych ataków. Proszę mi zatem powiedzieć, od czego tak naprawdę się to zaczęło. Ponoć mówi się, że na wieś spadła klątwa po tym, jak wyłowiono z rzeki topielca. Nie płacim panu za poznawanie historii tego paskudztwa, ale by je ukatrupić. A mówiłem, psia mać by powiedźmaka posłać. To ten by go rachciach załatwił. się, jeżeli nie jest pan zadowolony z moich metod działania, zawsze możemy wycofać umowę. Zastanawiam się tylko, kto wtedy zajmie się kreaturą, gdy ta zacznie dobijać się nocami do waszych domów. A może pan sam chwyci za widły? I stanie na straży wioski. Sołtys spochmurniał. Nie spodobała mu się odpowiedź detektywa, lecz nie odważył się wypowiedzieć ani słowa więcej. Splunął za to paskudnie na ziemię, machnął ręką, a następnie oddalił się w sobie tylko znanym kierunku. Staniewski natomiast spokojnie odprowadził go wzrokiem i po odczekaniu kilku sekund sięgnął po papierosa. Tej nocy gwiazdy świeciły nad wyraz intensywnie, rzucając blask na nagrobki oraz powbijane w ziemię drewniane krzyże. Cisza zdawała się podejrzanie spokojna. Żadnego szumu liści, żadnych ryków zwierząt. Jedynie odgłos ciężko wbijanej łopaty w grząski grunt oraz szybkie, szarpane oddechy. – Panie… – W ogóle mi się nie podoba ten pomysł. – Mi także, ale musimy mieć pewność. No ale… żeby tak bez pozwolenia… Przecież to je świętokradztwo. – Ma pana rodzinę? – Ano mam. Żona i córę. W tym roku pięć wiosen skończy. Więc chyba nie chce pana, by dopadł ją potwór, prawda? No, nie. Ale w czym nam pomoże odkopanie topielca? Toż to przeklęty nieboszczyk. Jeżeli mnie instynkt nie myli, może to być pierwszy krok, aby zbliżyć się do prawdy. Jakiej prawdy? Myślałem, że to o zabicie potworaka chodzi. Niech pan kopie, nie mamy za wiele czasu. Minęło kilka minut, nim wreszcie trzon szpadla uderzył w drewnianą pokrywę, czemu towarzyszył głuchy trzask. Wie pan, kim był topielec? Wiem. Ale mówić nie chcę. Zaraby mnie jakie licho wzięło. Kogo innego pan spyta, ja nie powiem. Pytałem niemal wszystkich i zawsze otrzymywałem tę samą odpowiedź. Kto nieboszczyka wspomina, tego klątwa z zagrobu dopadnie. A bo taka prawda, tak guślarz mówił. Ponoć to przeklęty trup. Już i tak mnie kręci na samą myśl, że. W niego łopatą walę. A co jak się obudzi? Nie obudzi, proszę mi wierzyć. No dalej szkoda czasu musimy otworzyć wieko. Grabasz zacisnął nerwowo szczękę i wymamrotał pod nosem kilka niezrozumiałych słów. Przez kilka sekund wahał się przed wykonaniem polecenia, ale Staniewski prędko go zmotywował. Niech pan pomyśli o córce. Robimy to dla jej bezpieczeństwa. Wieko nie stawiało oporu. Wystarczył jeden silny ruch, aby pokrywa puściła, ukazując wnętrze trumny. Detektyw nawet się nie zajęknął. Grabarz za to aż podskoczył z wrażenia. Upadł na kolana i energicznie się przeżegnał. Jezusie słodki, stu apostołów... Moż to czary jakie? No cóż, właśnie tego się spodziewałem. Panie, ja żem chyba zmysły postradał. Pamiętam jak jeszcze niedawno sam ją do grobu kopałem. Przecie nie mogła uciec. A widział pana, by ciało chowano do trumny? No, no nie. Zabitą dechami już ją przywieźli. Guślarz zabronił otwierać. No to masz pan odpowiedź. pielca nigdy tu nie pochowano. Trumna od początku była pusta. Sam pan widzi, że coś tu nie gra. Ktoś nas wodzi za nos. Mnie, pana oraz całą wieś. Dlatego muszę wiedzieć, kogo wyłowiliście z rzeki. Ale guślarz zabronił mówić guślarz was wykorzystuje. Tylko ślepy by tego nie widział. Na psią budę, powiem, ale jak coś, to nie słyszał pan tego ode mnie. Ten trup, co go wyłowiliśmy, to była sołtysowa córa. O tak późnej porze na gościńcu można spotkać jedynie rabusi, zmory, lub dzikie zwierzęta. Na szczęście tej nocy droga wydawała się spokojna. Próżno by szukać także oznak aktywności potwora. Staniewski mimo to dreptał do chaty tak prędko jak tylko był w stanie, dopalając przy tym ostatniego papierosa. Na wszelki wypadek wolał nie kusić losu. Od cmentarza dzieliło go raptem dziesięć minut marszu, więc lada moment powinien znaleźć się w wygodnym łóżku. Potrzebował wyciszyć umysł i na spokojnie przemyśleć całą sytuację. Bądź co bądź, wszystkie elementy układanki zaczęły układać się w jedną całość. Minął kapliczkę, po czym skręcił w stronę pól słoneczników. Choć panowała ciemność, ich żółtawe barwy przebijały się przez szarość nocy. Następnie wkroczył na wydeptaną ścieżkę pośród gęstych traw i ruszył nią prosto do izby. Wtedy też serce z jakiegoś powodu zabiło mu mocniej. Zatrzymał się na moment, a jego dłoń mimowolnie zbliżyła się do kabury. Coś go zaniepokoiło. Nawet nie zorientował się, kiedy przykucnął wśród słoneczników i odblokował rewolwer. Czekał. Oczy lustrowały okolice. Wtem dobiegł go odgłos kroków, krótkich, stawianych w pośpiechu, ale ewidentnie ludzkich. Ktoś biegł, może nawet uciekał, a jeśli tak, to przed kim? Adam ostrożnie uniósł głowę, a w ślad za nią wyprostowało się całe ciało. Zauważył znajomą sylwetkę, pędzącą po drodze w nierównym tempie. Sołtys. Dokąd go ciągnie o tej porze, pomyślał, a kiedy mężczyzna oddalił się na sporą odległość, powoli ruszył jego śladem. Przez okno przebijał się nikły blask świecy a z wewnątrz chaty dobiegała przytłumiona rozmowa dwóch mężczyzn. Pierwszym był oczywiście Sołtys, drugim zaś Guślarz. Ton ich dyskusji nie sugerował, by była to przyjacielska pogawędka. Tym bardziej, że odkąd Staniewski nastawił uszu i przywarł plecami do ściany od strony podwórka, Sołtys zdążył już trzykrotnie uderzyć pięścią w stół. Sam chciałeś, żeby go tu sprowadzić. Więc czego teraz ode mnie oczekujesz? To nie tak miało wyglądać. Mówiłeś, że przyjedzie i od razu stworał katrupi. Za to przecie mieliśmy mu zapłacić. A zamiast tego powsiłaś i ludzi pyta, co to za truposza żeśmy z rzeki wyłowili. Na co mu to? Widocznie prawdy szuka. No właśnie psiamać! A co będzie, gdy się dowie, jak było naprawdę? Zaraj nas wtedy do piachu pośle, a ja za ciebie umierać nie będę. Patrz na słowa, sołtysie. Wiesz przeto, że to tyś na nas to nieszczęście sprowadził. Ja? Ja bym tylko wypił za dużo. Tyle w tym mojej winy. Zresztą, po co ci ja to mówię? Tyś do ksiąg zaglądał i czary rzucał, nie ja! Staniewski starał się nie wykonywać zbędnych ruchów. Zmysły nakierował na podsłuchanie rozmowy. Co poprawdzie przychodziło mu z wielkim trudem. Musiał się intensywnie skupić, aby wyłapać każde pojedyncze słowo. Schylił się jeszcze niżej i ostrożnie podszedł bliżej okna, w nadziei, że tam głosy będą wyraźniejsze. Nie przewidział natomiast, że na przeszkodzie stanie mu metalowe wiadro, w które z impetem przywalił nogą. Czask przewracanego naczynia poniósł się takim mechem, że obudziłby nawet zmarłego. Nie miał czasu na reakcję. Mięśnie podjęły decyzję szybciej niż umysł. Prędko zerwał się do biegu i pognał w ciemność do lasu, nie oglądając się nawet, czy został zauważony. A kiedy schował się za drzewem, drzwi chaty otworzyły się, a zaraz potem wybrzmiał krzyk Sołtysa. Halo! Kto tam jest? Wyłaś natychmiast, bo zaraz psami poszczuję! Następny dzień minął dosyć leniwie. Słońce przypiekało, krowy pasały się na polanach, a ludzie zachowywali się tak, jakby nigdy nie słyszeli o krwiożerczej kreaturze. Staniewski postanowił, że chwilowo przystopuje w poszukiwaniach, aby nie wzbudzać zbędnych podejrzeń. Miał plan. Potrzebował tylko czasu, by go zrealizować. Podejrzewał już, z czym przyjdzie mu się zmierzyć, a jeśli jego przypuszczenia się potwierdzą, czeka go nie lada wyzwanie. Nocny spokój zmąciło pochukiwanie puszczyka. Z lasu dobiegało cykanie świerszczy oraz szum poruszanych wiatrem drzew. Zegar z kukułką wybił właśnie północ. W tej samej chwili zaskrzypiała podłoga, po czym drzwi wyjściowe nieznacznie się rozchyliły, pozwalając sołtysowi na kolejne wymknięcie się z chaty. Tej nocy było trochę chłodniej. Więc założył na siebie fartuch, a głowę skrył pod kaszkietem. Kiedy upewnił się, że nikt go nie widzi, ruszył wzdłuż pól do izby guślarza. Gdy znalazł się w połowie drogi, przystanął na moment pod kaplicą, aby odsapnąć. Płuca paliły go rozżarzonymi węglami, mięśnie manowały bólem. Nie miał już takiej kondycji co kilka lat temu. Odetchnął więc głęboko i z zaciśniętymi zębami zmusił się do dalszego wysiłku. Nie pokonał nawet pięciu metrów, kiedy usłyszał za plecami czyjeś kroki. Nim zdążył choćby się odwrócić. Ogarnęła go ciemność, a na twarzy poczuł szorstki, szmaciany materiał. Chwilę później leżał już na ziemi. Czując tylko narastający ból w potlicy. Ciemność zdawała się nieskończona, jakby więziła go w mrocznym lochu. Trudno stwierdzić, jak długo był nieprzytomny. Umysł odzyskał kontakt z rzeczywistością dopiero, gdy poczuł lekkie uderzenie w twarz. Kolejnym czego doświadczył było jaskrawe, bijące po oczach światło, które zalało go, gdy wreszcie ściągnięto mu worek z głowy. Potrzebował chwili, by obraz nabrał ostrości. Wtedy też zorientował się, że wisi pół metra nad ziemią, ze związanymi kończynami. Nie mógł się ruszyć, chciał krzyknąć, ale knebel skutecznie ograniczył ten zamiar. Z drugiej strony stodoły wpatrywał się w niego mężczyzna z rękami w kieszeniach i szyderczym uśmiechem na twarzy. Nie śpieszyło mu się. Wyglądało na to, że każda sekunda tego spektaklu sprawia mu nielada przyjemność. Gdy w końcu zbliżył się do Sołtysa, chwycił zawiązaną przez usta szmatę i wyszeptał: Za chwilę to z ciebie ściągnę. Tylko obiecaj, że nie będziesz krzyczeć. Sołtys pokiwał głową, a oprawca powoli zdjął knebel. Ja! Staniewski ty gnido! Wypuść mnie natychmiast! Dobry wieczór, sołtysie. Oczywiście zrobię to, ale najpierw powiedz, o co w tym wszystkim chodzi. Po co to tajemnice? Nic ci nie powiem, kanalio. Niech no tylko Spokojnie, ja cię... Spokojnie, nerwy są całkowicie zbędne. Chcę tylko poznać prawdę. Nic więcej. W przeciwnym wypadku nie będę w stanie pokonać potwora. Wypuść mnie, powiedziałem. Szysz. Wiem o wszystkim. O topielcu, twojej córce i o tym, że to twoja sprawka. Wiem także, że guślarz macał w tym swoje paluchy. Zastanawia mnie tylko jak do tego doszło. Z początku myślałem, że wioskę zaatakowała jakaś nadwyraz agresywna forma wilkołaka ale obrażenia na ciele ostatniej ofiary wskazują na bardziej humanoidalne stworzenie. A to może sugerować, że mamy do czynienia z północnicą, strzygą bądź mamuną. Problem w tym, że ataki miały miejsce grubo po północy, zwykle bliżej świtu, a powstanie strzygi lub mamuny zazwyczaj związane jest z rzuconą klątwą. jednak, jednakże spokojnie by sobie z nią poradził, Zatem musiało to być coś innego. Miałeś tylko stwora ubić, wziąć zapłatę i wypierdzielać, gdzie raki zimują. Tylko o to, żeśmy cię prosili. No cóż, preferuję inne metody. Więc jak? Powiesz mi wreszcie jak, żeście te poczwary sprowadzili, czy nie? Po moim trupie. W tej samej chwili do uszu mężczyzn dobiegł głośny, przeciągły ryk. Odgłos był tak demoniczny, że Sołtysa aż wybałuszył oczy z przerażenia, a jego twarz pobladła niczym śmierć. Jak sobie życzysz? Detektyw odwrócił się na pięcie. Następnie podszedł do stolika. Chwycił leżący na nim kapelusz i powolnym krokiem: Czekaj! Nie możesz mnie tu zostawić! Bywaj, Sołtysie, miło było Cię poznać! Nie możesz! Błagam, odetnij mnie, błagam na miłość Boską, wszystko powiem, tylko nie zostawiaj mnie. Mów zatem, jeśli ci życie miłe. To moja wina. Ja ją tu sprowadziłem. Jak? Żona mi zmarła podczas porodu Anielki. Córy na świat wydała, a przez to sama wyzionęła ducha. Nigdyżem się z tym nie pogodził. I kiedy pierworodna, ma podrosła. I panną się stała. Nie dało jej się odróżnić od matki. Jak dwie krople wody były. No identyczne. Każdego dnia, żem widział w niej moją ukochaną, to też biłem ją często, co by rozpacz odreagować. I razu pewnego, gdy wypiłem ciut za dużo, diabeł jaki we mnie wstąpił. Złość taka ogarnęła, że jakoś także mią uderzył za mocno. Kilka razy. A kiedy następnego ranka wytrzeźwiałem i zdałem sobie sprawę, cóż, że mu czynił, prędko wziąłem jej ciało do guślarza, żeby ją odratował, ale ten nic nie wzgórał. Jak na złość. Gdyby po wsi się rozniosło, że własną córę żemuka trupił, by mnie widłami pogonili, abym gdzieś w lesie zszedł. No bo jak to tak? Sołtys? Nie mogłem do tego dopuścić. Tośmy. Zgłośla, że mu radzili, że trzeba ją do żywych przewrócić. Magią najlepiej. Ale rytuał nie do końca się udał, jak widać. Wpadłem więc na pomysł, aby ciało do rzeki wrzucić, żeby ludzie myśleli, że się utopiła, no i łeknęli. Problem się jednak pojawił, bo jak mieliby ją już chować, to zniknęła. Klnę się na pamięć mej żony. Ale później to zaczęło straszyć i krowy zabijać. Wtedy też po ciebie posłaliśmy tyle w temacie, a teraz wypuść mnie do cholery! Detektyw nie skomentował tego ani słowem. Stał tylko w bezruchu, przeszywając Sołtysa wzrokiem pełnym pogardy i pożałowania. Jest no tu tak tylko mnie uwolnij! Minęło kilka sekund, nim Staniewski wreszcie ruszył się z miejsca. Nie bacząc na wołania Sołtysa. Minął go spokojnym krokiem i poszedł na koniec stodoły, skąd z ulokowanej pod ścianą skrzyni wydobył magnetofon. Wciąż milczał, a ryk bestii nie przestawał zagłuszać krzyków Sołtysa. Następnie położył urządzenie na podłodze i wcisnął przycisk stop. Ty pieprzony oszuście, niech ci pioruny siarciste. Milcz! Sprawa jest prosta. Rozprawię się z potworem tak, jak obiecałem, a po wszystkim oddasz się w ręce policji. W innym przypadku cała wieś dowie się, co zrobiłeś, a raczej nie chciałbym być wtedy w twojej skórze. Czy wyrażam się jasno? Po okolicy zaniosło się donośne muczenie. Noc wciąż górowała na horyzoncie, a do pierwszego piania kogutów brakowało raptem godziny. Mieszkańcy wciąż jeszcze spali. Tymczasem opasłe krowisko spokojnym krokiem przemierzało polanę. Wiszący na szyi dzwonek delikatnie pobrzękiwał przy każdym ruchu. Niestety krasula skupiona wyłącznie na pożywieniu. Nie miała szans, by wyczuć nadbiegającą ku niej bestię. Nie przestraszyło jej nawet piekielne wycie, ani odgłos dudniących o ziemię ciężkich łap. Na kilka sekund przed atakiem zdołała tylko unieść łeb i głośno zamuczyć. Pazury rozerwały mięśnie bez najmniejszego problemu. Ostre zębiska zakosztowały krwi. Stwór miotał szponami jak rozszalały, wyrywając trzewia i łamiąc kości. Wystarczyło zaledwie parę chwil, by z wnętrza krowy pozostały tylko wystające żebra i bezwładne kończyny. To jednak nie zaspokoiło istoty. Smak posoki jeszcze bardziej napędził ją do działania. Toteż rozdziawiła szeroko paszczę Jednym ruchem oderwała głowę zwierzęcia od reszty ciała. Wtem buchnęły płomienie, które w ułamku sekund zajęły się od benzyny, zamykając potwora w ognistym kręgu. Bijący żar niemal palił skórę. Stwór nie miał dokąd uciec. Droga powrotu została odcięta. Nim w ogóle się zorientował, że wpadł w pułapkę Ściana gorącego żywiołu sięgnęła już kilku metrów. Mam cię nocnico! Krzyk Staniewskiego rozbrzmiał niczym triumfalny śpiew. Idąc za ciosem, rzucił w monstrum fiolkę ze święconą wodą, po czym wycelował z rewolweru. Huk wystrzału i przeszywający skowyt bólu zmieszały się w jedną całość. Po chwili pociągnął za spust. Raz jeszcze. Nie było mowy by chybił. Srebrny pocisk wypalił dziurę w klatce piersiowej nocnicy, prawie wytrącając ją z równowagi. Znam twoje słabości, upiorze. Teraz już mi nie uciekniesz. Usłyszawszy te słowa, potwór napiął mięśnie i ryknął z całych sił. Lecz nie zrobiło to na detektywie żadnego wrażenia. Wiedział, że krowa wywabi czybyt z lasu, a jego zwierzęcy instynkt zapragnie kolejnej ofiary. Wystarczyło tylko przygotować odpowiednią pułapkę. Pod wpływem buchającego ognia, stwór cofnął się o dwa kroki, lecz prędko odskoczył, gdy jego ciało pochwycił płomień. Woda święcona zadziałała na skórę lepiej niż rozpałka. W powietrzu rozniósł się zapach siarki. Kiedy wydawało się już, że upiór za chwilę skona, ostatkiem sił przywarł do ziemi, a potem wyskoczył tak wysoko, że znalazł się ponad ścianą ognia i z impetem uderzył o grunt tuż pod stopami staniewskiego. Detektyw wykonał unik w ostatniej chwili. Pomimo iż ciało nocnicy płonęło. Jej szpony wciąż mogły przeciąć tętnice lub pocharatać serce, ale tym razem zdołały tylko świsnąć nad głową Adama, który skulił się prędko i z całych sił przewalił bestii prosto w lewy policzek. Srebrny kastet z łatwością odcisnął piętno na skórze, wybijając przy tym kilka zębów. Monstrum ryknęło. Cios prawie zwalił je z nóg. Staniewski dopiero teraz miał możliwość, aby przyjrzeć się kreaturze z bliska. Gotowy na kolejne uderzenie, ujrzał jej rzadkie, opadające na pysk włosy, obwisłe piersi oraz ponure i pozbawione życia oblicze. Z pewnością kiedyś była to piękna, młoda kobieta o niezwykle urodziwych wdziękach, acz teraz przypominała raczej gnijące truchło. Nocnica. To właśnie ją przywołał guślarz podczas feralnego obrzędu. Plugawy byt, który powstał tylko po to, by terroryzować mieszkańców wioski i zatruć ich serca strachem. Nie można było dopuścić, by uśmiercił kolejne ofiary. Dlatego też Adam wykonał krok w tył, a potem powalił stwora silnym kopnięciem w brzuch. Nie miał litości. Choć potwór wierzgał i machał kończynami, nie był w stanie zrzucić z siebie ciężaru buta, który przycisnął mu pysk do ziemi. Woda święcona przeżarła mięśnie. Demoniczna siła zniknęła pod pasmem bólu i doświadczenia detektywa. To nie pierwsza taka akcja w jego życiu, z pewnością też nie ostatnia. Jego palce zacisnęły się na kolbie rewolweru. Odetchnął, przystawił lufę do czoła kreatury, a na koniec spojrzał jej po raz ostatni w mroczne ślepia i pociągnął za spust. Pozostało tylko poczekać, aż płomienie strawią ciało do końca, a potem rozsypać prochy na wietrze. Dla pewności, zgodnie z tradycją kości, należy później obwiązać czerwoną kokardą i złożyć o północy w świeżym grobie. No i oczywiście, na koniec odebrać należne wynagrodzenie. Powrót do domu był już czystą przyjemnością. Ciepłe promienie popołudnia wkradały się do auta przez uchylone okno. Liście szumiały na wietrze. Do tego z głośników pobrzękiwała składanka Jezu, a z ust detektywa ulatywały smoliste tytoniowe kółeczka. Z naprzeciwka minęły go dwa pędzące na sygnale radiowozy, które zaraz za znakiem z napisem Kozi las skręciły w lewo w wiejską drogę. Staniewski zacisnął dłoń na kierownicy. Po czym uciekł wzrokiem należącą na fotelu pasażera pełną sakwę monet. Nie było tego dużo, ale z pewnością wystarczy na dostatnie życie. Nie mógł się już doczekać, kiedy wreszcie weźmie gorący prysznic, a potem napije się szkockiej whisky. Wtem z zamyślenia wyrwał go dźwięk telefonu. Numer nieznany. Pan Adam Staniewski zgadza się. Bardzo mi miło. Przejdę może od razu do rzeczy. Miałbym dla pana pewne zlecenie. Scenariusz Adrian Iwaniak Czytał Jakub Rutka